Mocho czerwony. Albo mocho zielone. No, mocho verde. Dzisiaj będziemy przygotować ten mocho rojo na bazie pomidory, chili i czarny pieprz, oliwa z oliwy, sól morski i czosnku, kieminek i sos. Będzie bardzo dobrze. Wszystko Państwu powiemy, co będziemy potrzebować. Oczywiście kolor czerwony sosu mocho zawdzięczamy pomidorom, które są głównym składnikiem. Dokładnie. Więc oprócz pomidorów, jak właśnie wspomniał Florencjo, będziemy wykorzystywać czosnek, oliwę z oliwek, ocet z czerwonego wina, pieprz, sól oraz chili, jak również odrobinę ziół. My mamy dzisiaj bazylię i pietruszkę, celu nadania świeżego smaku oraz takiego ziołowego aromatu naszemu sosowi. Dokładnie, ja ogólnie używam jeden sząbę czosnku na każdy pomidor. Pomidor, dzisiaj będziemy mieć... Pomidor ząbek. Takiego, może być trochę mniejszy, może zależy od każdego, no. Możemy spytać Państwa, czy będą bardziej pikantne, czy mniej. Jak Państwo wolicie, bardziej czy mniej? Bardziej! Bardziej! Jedni wolą bardziej, drudzy wolą mniej. W razie Florencjo, ty zdecyduj. Niestety nazwa to jest mocho bigoni, muszę być ostrej, muszę być, no trochę, to będzie... Tłumaczenie na polski to pikantne mocho, w związku z czym musi trochę zapiec w język, nie ma innego wyboru. Dokładnie. Już dawaliśmy ten czosnku, cztery sąbek czosnek, tak? I teraz tej pomidory. Dodałeś cztery ząbki czosnku, tak? No, to i będzie... Wkrajasz pomidory. To będzie bardzo szybko i kilka minut i już będziemy mieć ten przygotowany ten sos, bo to jest naprawdę prosto i smaczne. Ile pomidorów wkrajasz? W tej chwili pięć pomidorów, cztery sąbek czosnku. Dobra? Już mamy. I to trzeba powiedzieć z tego, że mocho pigon to jest najważniejszy sos na Wyspie Kanaryjskiej, no, temat gastronomii, no, bo my używamy później na każde potrawy, no, na mięso, na rybę, do ziemniaki gotowane, te papas, arugadas. Ziemniaki z lądówka. Tak. Sos mocho pigon jest najważniejszym sosem na Wyspach Kanaryjskich, jest stosowany praktycznie do wszystkiego, towarzyszy mięsu, różnego rodzaju przekąską, jest podawany z pieczywem, ale przede wszystkim z ziemniakami, tak zwanymi papas arrugadas, czyli ziemniakami gotowanymi w mundurkach. Przepiękne, polecam bardzo. I teraz już dawaliśmy ten ostu czerwonego wina. No, czekamy trochę. Dodaliśmy octu czerwonego wina i kolejna przyprawa to sól morska, prawda? Sól morska. Zawsze na Wyspie Kanaryjskiej zawsze budujemy na sól morska, bo mamy bardzo duża produkcja sól morskiej oczywiście, no, od Atlantyku. Dobrze, trochę sól morska, trochę ten chili. Kolejny składnik, kolejna przyprawa, proszę Państwa, chili. Chili, to tam nazywa się pimienta picona, dlatego ten mocho ma taka nazwa, no, mocho picon, bo używamy ten chili, no, ten pimienta picona. Na Wyspach Kanaryjskich, proszę Państwa, uprawia się papryczki pimienta picona i stąd nazwa tego sosu mocho picon. Bo to zmiany papryczek picona, które są dodawane do sosu. My użyliśmy chili, które jest chyba niezłym zasetem, prawda? W naszych polskich warunkach. Tak. Może być. I już też dawaliśmy trochę czarny pieprz i teraz ten kieminek. Zawsze zapomnę. I kieminek taki, no po prostu estery, jak to nazywa? Jak to się mówiło? Szczypty? Szczypty, jest. Bardzo dobrze. Szczypty. Estery, więc ja trochę więcej daję, bo... Ty lubisz kieminek, prawda? Tak, no, i to jest bardzo ważne, bo do mocho czerwone daje to po prostu specyficzny smak. No tak muszę być. I kilka liści bazylia i pietruszka. Kilka listów świeżej bazylii oraz trochę pietruszki. I to są praktycznie wszystkie składniki, które potrzebujemy do przygotowania tego przepysznego sosu. No, tylko oprócz tego, tylko woda i oliwa z oliwy. No.
Woda. To około woda i oliwa z oliwy może być na tę samą proporcję. W tej chwili będziemy, bo mamy około, będziemy chyba około 150 ml woda i będą pues, około 150-200 ml oliwa z oliwy. Jak Państwo słyszycie, proporcje wody i oliwy powinny być takie same. Na 150 ml wody dolewamy około 150, może trochę więcej, ml oliwy z oliwy. Tylko że pierwsze woda i zaczynamy miksować. Oliwy, dolaliśmy tylko wodę. Dobra. Teraz stopniowo, co będziesz robić? Jest. W tej chwili dodajemy powolu oliwa z oliwy. Oczywiście oliwa z oliwy jest hiszpański. Muszę być hiszpański, bo jest imienie... Grecka się nie liczy? Nie daje się, nie. Grecka? Też nie będzie smakował. Nie tak. Ten sam smak. Nie, nieprawda. Oliwa z oliwy po prostu... Nie, ale to jest prawda, że grecki i włoski też są dobre. No to. I powolu dodajemy też oliwa z oliwy. Ja widzę, że ty bardzo powoli dolewasz oliwę. Dlaczego? Dlaczego tak powoli dolewasz oliwę? Bo ja w tej chwili chcę robić trochę jak se będzie trochę bardziej gęsty mocho i se, bo będziemy używać trochę jak kanapek, no, na taki pastę. Pastę do kanapek. W ten sposób robimy jak majonez, no. Bo to jest stylu, no. Czyli proszę Państwa, cały sekret polega na tym, żeby bardzo powoli dolewać oliwę, żeby ona się na bieżąco wbijała. Przez to konsystencja będzie bardzo gęsta. Stosunkowo gęsta. Dobra. I w tej chwili, że będzie po prostu taki doskonały, tak gęsty i możemy używać do kanapek, do tego. W tej chwili jest dobry do gotowania, do piekarni. Oprócz ziemniaków można użyć sosu mokopikowego. Każde potrawy, o sea, do piekarni, do wszystkiego i do grilla są bardzo dobre te mięso, kurczak albo ryby grillowane, trochę mocho verde albo mocho czerwone. Proszę Państwa, mamy malty, ten grillowy, jak Państwo słyszycie, bardzo interesująca sugestia, zamiast kuczupów albo innych sosów, do wszystkich grillowanych potraw, czerwonych mięs, kurczaka albo ryb, można dodać sos mocho, podać sos mocho. No a dlaczego teraz dochutasz chleb? I w tej chwili dodaję chleb, bo chcę, że tej mocho jest taki pogęszczony, no? Taki bardziej gęsty. Zagęszczony. I będzie... Dla mnie są bardzo smaczne, kiedy mają te trochę chleb, taki gęsty i tego są bardzo, bardzo smaczne mocho, no? To jest trochę bardzo podobne coś mamy na Andalucja, że to jest, nazywa się salmorejo. To jest na base pomidore, czosku, oliwa z oliwy i chleb też. No tylko, że nie ma cheminek, nie ma tyle siprawy i nie ma chili. Na Wyspach Kanaryjskich istnieje również podobny sos, salmorejo. Podobny, ponieważ zawiera pomidory, czosek, oliwę, ale nie zawiera chili ani chmielu, więc smak jest delikatnie inny. I już za minutę już mamy gotowe ten sos. I już. Dobrze, to może powtórzmy jeszcze raz, jak zrobiliśmy mocho, żebyście Państwo byli w stanie sami to przygotować w domu. Użyliśmy 5 pomidorów, 5 ząbków czosnku, dolaliśmy sporo octu czerwonego wina, dodaliśmy soli, czarnego pieprzu oraz chili, kilka sztuk kminku, dodaliśmy również odrobinę świeżej bazylii i pietruszki, wlaliśmy około 150 ml wody. I Florencio zaczął miksować, po czym stopniowo dolewał oliwę z oliwek, też myślę około 150-200 ml, aż sos nie zrobił się gęsty i bardzo dobrze połączony. Na sam koniec, żeby zagęścić sos, dołożyliśmy jeszcze trochę chleba. I już zapraszamy na degustację. Najpierw ty spróbuj, zanim poczęstujesz Państwa. No, może, bo ja jestem pewnie zrozumiałem. Ja próbuję trochę i... Żartuję, myślę, że będzie dobry. Tak, tak. I zapraszamy, pan Daniel smakuje bardzo i niezliwe, to mają okazję pojechać do Wyspy Kanaryjskiej, to oczywiście tam będzie przepisne mocho też. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę, za chwilę zaprosimy Państwa na degustację.
Zapraszamy Państwa w takim razie po Państwa prawej stronie na degustację Mocho Rojo, sztandarowej potrawy Wysp Kanaryjskich. Dzisiaj Państwo próbujecie wersji z Fuerteventury. Zapraszamy. Jeszcze raz. Mocho Rojo. La rica salsa canaria se llama Mocho Rojo. Kontaktujemy się z panią Ewą i wyślemy kosz pocztą. Dziękuję bardzo za pomoc. Moim asystentą jest Senko. W imieniu Poczty chcieliśmy dla pani Loli dać takie balony za podziękowanie, za to, że nas pani, że się pani na nie opiekuje. Proszę Państwa, zakończyliśmy tym samym nasz konkurs. Nie mamy w tym roku już więcej nagród dla Państwa, ale to nie koniec jeszcze zabawy, ponieważ rozpoczynamy degustację, a po degustacji oczywiście długo oczekiwany finałowy koncert flamenco. Zapraszamy Państwa na kieliszek wina Sherry z Andaluzji oraz na szynkę wieprzową długo dojrzewającą. Specjalnie dla Państwa wino nalewa Francesca nalewa New Vida. Proszę spojrzeć, z jaką finezją i precyzją nalewa ten trunek. Cała sztuka polega na tym, żeby w tej wysokości. Jezus Toscino przyjechał z Kadyksu, ale pracuje nie tylko w Hiszpanii, lecz na całym świecie, biorąc udział w różnego rodzaju festiwalach oraz pokazach i promując w ten sposób kulturę Andaluzji oraz całej Ciszy, tylko i wyłącznie solą, a jej smak niezwykle delikatny i spotkawy zawdzięcza pokarmowi, jak i spotkawności, nie tylko szybka została zrobiona. Otóż były one karmione zbożem oraz kołędziami, które są hodowane, które są uprawiane tylko i wyłącznie w Andaluzji. Stąd ten niepowtarzalny i oryginalny smak szynki długo dojrzewającej komory Iberico. Jest on również certyfikowany kroicielem. Pracuje na całym świecie podczas różnego rodzaju pokazów i festiwali kultury hiszpańskiej. Na tym, żeby używać bardzo długiego i bardzo cienkiego noża.
Ja dodam ze swojej strony, że macie Państwo teraz okazję spróbować najsmaczniejszej części tej szynki, ponieważ Miguel przed pokładem powiedział mi, że najbardziej aromatyczne mięso znajduje się najbliżej kości, ponieważ cały ten bukiet pochodzi właśnie od kości. I ponieważ to już jest końcówka naszego weekendu z Hiszpanią, tym samym jest to końcówka uczca wieprzowego, mięso jest skrawane właśnie teraz z kości. Dlatego spróbujecie Państwo najbardziej aromatycznej części tego uczca. Thank you.
Qué buena manzanilla. Yeah.
zapraszam na grupę David Morales. Naszego programu, naszego wspólnego słonecznego weekendu hiszpańskiego w Centrum Handlowym Manufaktura w Łodzi. Bardzo się cieszymy, że byliście Państwo z nami, że wspólnie mogliśmy cieszyć się słońcem Hiszpanii tutaj w Łodzi. Życzymy Państwu bardzo słonecznych wakacji w Hiszpanii i do zobaczenia w przyszłości. Najlepiej na produkty iberyjskie. Do widzenia. Zapraszamy do degustacji szybki do dojrzewającej wieprzowej Chamoni Perico oraz wina andaluzyjskiego Sherry. To są ostatnie chwile, ponieważ już za chwilę rozpoczniemy finałowy koncert flamenco. Także zachęcam, proszę się częstować, ponieważ za chwilę kończymy degustację i rozpoczynamy koncert. Myślę, że da się ją jeszcze wygotować. Proszę Państwa, zapraszam na ostatni kawałek szynki długodojrzewającej i kieliszek Sherry Androzyńskiego, bo już za moment rozpoczynamy koncert. Oraz szynki długodojrzewającej Chamoni Perico i już na chwilę przed Państwem wystąpi grupa Flamerykanami Morales, która przyjechała specjalnie z Andaluzji, żeby wystąpić dzisiaj przed Państwem w Centrum Handlowym Manufaktura w Łodzi. Grupa David Morales, proszę Państwa, istnieje od ponad 20 lat i koncertuje na całym świecie. Artyści David Morales są laureatami wielu nagród, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Zdobywali trofea m.in. Buenos Aires w Argentynie oraz Montevideo w Urugwaju, jak również są laureatami wielu nagród w Hiszpanii. Dzisiaj na scenie specjalnie dla Państwa wystąpi Esperanza León śpiew, Noelia Zabarea taniec, Daniel Casares Sara oraz David Morales taniec. Proszę Państwa, specjalnie dla Was prosto z Andaluzji zespół flamenco David Morales. Przywitajmy ich wielkimi brawami.